Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i... Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Lektury Niebzdury. Bohaterką będzie Pola Negri, Pola Negri o sobie. Pola Negri to nasza rodaczka, która urodziła się oczywiście w lipnie. Wszyscy o tym pamiętamy i należy podkreślić, że była prawdziwą divą i myślę, że w pełnym tego słowa znaczeniu. Jej gwiazda rozb rozbłysła w świecie filmowym, w Hollywood. Zrobiła tam wielką karierę i była tą pierwszą aktorką pierwszą artystką, Zrobiła karierę w Hollywood, jeszcze zanim pojawiły się chociażby tam Greta Garbo czy Marlena Dietrich. Także jest to na pewno wielka postać świata artystycznego. No właśnie, a co Pola Negri mogłaby... Powiedzieć o sobie, jak, jak patrzyła właśnie na, na swoje życie, swoją karierę, swoje miłości. Tego możemy się dowiedzieć z książki Pola Negri własnymi słowami, także to jest troszeczkę takie inne pokazanie artystki z, z innej strony. Pola Negri własnymi słowami to zbiór wcześniej niepublikowanych w Polsce artykułów. Prasowych. Tu właśnie na książce mamy taką informację: książka zawiera niepublikowane w Polsce teksty i zdjęcia, także to też na pewno ciekawe i cenne. Tak, jest to zbiór artykułów, esejów, opowiadań aktorki, które składają się właśnie na jej autobiografię, na jej dorobek literacki. Warto tutaj też zaznaczyć, że książkę opracował Mariusz Kotowski, reżyser, producent, choreograf, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i no, jest na pewno wielbicielem, wielbicielem Polinegri. I właśnie te teksty zebrał i opracował. Książka ma też na początku takie kalendarium, y, chronologiczne wydarzenia w życiu y, Polinegrii. Także tutaj można sobie szybciutko prześledzić, y, jej e, życie 1897 rok przychodzi na świat. Barbara Apolonia, e, chałupiec e, 1914 rok. Pola Negri kończy studia w Warszawskiej Szkole Dramatycznej. No właśnie, e, m, Pola Negri była, była wykształconą e, aktorką. E, 1921 rok. E, m, Producent zwraca się do Polinegry z propozycją współpracy. Pola podpisuje kontrakt na realizację filmów w Stanach Zjednoczonych, no i właściwie od tego momentu tutaj zaczyna się jej oszałamiająca kariera. W kalendarium możemy znaleźć właśnie jej, jej filmy, w których. W których grała. No, natomiast książka jest głównie podzielona na dwie części. W pierwszej części mamy przemyślenia Poli dotyczące bardziej jej życia osobistego, jej miłości, Między innymi rozdział szósty są wymienione miłości Poli Negri, jak zatraciłam się w miłości, Hrabia Dąbski, jak zatraciłam się w miłości, Charlie Chaplin, jak zatraciłam się w miłości, Rudy. Valentino. I może właśnie ten króciutki fragment przeczytam z tego rozdziału o Valentino. Zanim go poznałam, w moim życiu zawsze czegoś brakowało. Wszystko, co robiłam, zdawało się chybione i bez znaczenia. Dopiero w jego ramionach odnalazłam pełnię swojego jestestwa. Czas upływał przy nim niepostrzeżenie. Także taka próbka przemyśleń Polinegri. Natomiast część druga to przede wszystkim. Przede wszystkim przemyślenia, refleksje o życiu artystycznym polinegri, właśnie sztuki filmowej. Myślę, że, że przemyślenia aktorki na temat sztuki życia, miłości pozwolą lepiej poznać naszą sławną rodaczkę. Zapraszam do tej lektury. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia.